architektura polskiego wybrzeża nie kojarzy się z wysoką jakością ani współczesnymi formami. Wyjątek od reguły powstał w Mielnie, tuż obok plaży przy promenadzie. Budynek z mieszkalnymi apartamentami, mimo czterech pięter, nie przytłacza. W dużych przeszkleniach odbija się niebo i morze. Podział na piętra zaakcentowano szerokimi, białymi pasami. Obiegają cały budynek, który w ten sposób miękko podporządkowuje się otoczeniu. To swego rodzaju nadbudowa wydmy. Łagodnie zaokrąglony narożnik prowadzi wzrok w głąb działki. Tam elewacja jeszcze dwukrotnie ugina się, by zrobić miejsce na obszerny taras z basenami. Projektanci zachowali drzewa, zadbali też o światło i widoki na okolice, stąd szklane fronty apartamentów. Co więcej, budynek ukształtowano tak, by jak najwięcej mieszkań miało widok na morze. W duchu modernizmu inaczej potraktowano parter i najwyższe piętro, a budynek zdaje się lekko unosić nad poziomem tarasu. Przed silnym słońcem mieszkania chroni cofnięcie ich ścian przed obrys budynku. Z apartamentów wychodzi się bowiem na lodzie. Te otwarte przestrzenie dodają bryle lekkości, a w słoneczne dni także światło cienia. Cytatem z modernistycznej architektury jest też ostatnie piętro, rozbite na mieszczące najlepsze apartamenty dwie obszerne części. Dach między nimi to spory taras z rozległą perspektywą morskiego brzegu.